Gdzie to mogło się wydarzyć? Czy bardziej laski? Laski pchały samochód, no trudno stwierdzić, kurwa, kiedy mu pchał samochód, no chyba, że to laska po mnie jechała. Ty, to jedna, to laski były samochody. To nie jest to. Filip i Skyfall. Skyfall. A mi Charlie dobrze? Żebyś wiedział. Zawsze się można schować. Dwa. Teraz. Dobrze. Patrycja Markowska, jeszcze raz. Cztery. Kawałek do tańca. Dobrze. Pokażemy te emocje. Wszystko. Cztery. Tak jest. Cztery, cztery, cztery. Paul McCartney. Michael Jackson to śpiewałem. Fantastycznie. I siedem. I Lodzak. Co teraz? Cztery. Divine. Rhythm Divine. Dobrze. Rhythm Divine. Enrique Iglesias. Była polska wersja tego. Zajechał mi Rafioli. To była polska wersja. Już nie będę śpiewał, tak jest 8 zwrotek. Czyli dzisiaj nie. Aleluja. I o tak tu muruja. Aleluja. Wcześniej wyrywał ta fucina na amen, a teraz się tukaj muruje. Potem pod wieczór później to sam wszystko wytynkuje, ale myślę, że to przód zamuruje. Alleluja, alleluja, alleluja. A tukaj jest robota od mojego kolonika Felkorza i o chyba tego duży nie smurza. Alleluja, alleluja, alleluja. A już sam tutaj to wszystko wymruja i wytynkuje, to łotan kryje od drzwi wykapelkuje. Alleluja, alleluja, alleluja. Nie wiem, czy pan słyszałby taką głośno, że jakiś turysta z Czech albo ze Słowacji, gdzieś tutaj z tych krajów obok wcisnął jej. Słuchaj, no. Zrobię teraz proszę. No ale ej! Tak się nie robi. Tak, ale wiesz, że za pan gdzie nie wolno usunąć ruchów czy wejść. Tak, ale co pan robi? Dobrze, ja rozumiem, nie wolno. Możemy zapytać policję, tak? Ja mam to nagrane, jak była ta restauracja. Zatrzymał się chłopak i mu auto zgasło. Odpalił i ruszył. A pan co w tym momencie zrobił? Wyprzedził na przejściu dla pieszych, gdzie jechał samochód na przeciwko. Ale my nie blokujemy, my nie staliśmy tu 15 minut. Ale 15 sekund, to ale jakie 15 sekund? Ale jak wy stoicie? Ale nie była droga wolna. Przepraszam, czy pan się kiedyś uczył? Ale przepraszam, uczył pan się kiedyś? Uczył się pan kiedyś, prawda? Do tego dobrą pamięć.
Dwa tygodnie temu klientowi ukradł przy mnie 40 zł, a ostatnio w sobotę znowu ukradł 20 zł ze smartfela klientowi. Wzięliśmy pracę normalnie i w niego brukselko i dzięki temu rzucił. No tak, to będzie odzyskał tych pieniędzy i normalnie uciekł z nimi. A w ogóle ze straży miejską potrafił na Kunickiego jechać, na lusterka siada albo na przednią szybę i normalnie jeje sobie. No to tutaj jest bankomat. To normalnie potrafi podejść i normalnie dziobem potrafił wystukiwać numery. Normalnie podchodzi i dziobem stuka. No to jest, to nie jest przypadek. On wydaje trochę taki dźwięk jak papuga. No tak skrzyczący. Jest rozabiaka, potrafi kaszę rozwalić, potrafi coś tam, no, potrafi pieczarkę ukraść, polecieć sobie. No to i koniec, ale bawi się. On potrafi takimi rzeczami się bawić, że to obłęd.